ludzi się mnie pyta, jak to jest być diabetykiem? Jak to jest żyć z cukrzycą? Odpowiadam na Wasze pytania. Zapraszam. Cześć Wam wszystkim, z tej strony Sonia. Witajcie ponownie w pytaniu do diabetyka. Jak to jest mieć wysoki cukier? Jak diabetyk się czuje, mijając hiperglikemię? I teraz tak, krótko Wam już opowiem, bo założyłam sobie teraz sensor, zmierzę sobie cukier i jest akurat jeszcze bardzo wysoki. Jak widzicie, prawie 250, dlatego teraz opowiadam Wam o hiperglikemii, że tak powiem, nie że na własnej skórze, bo to wszystko jest na mojej skórze, ale akurat w tym momencie, bo teraz mam wysoki cukier, no i też niedobrze się czuję. I teraz Wam opowiem, jak diabetyk z cukrzycą typu pierwszego się czuje, jak ma zbyt wysoki cukier. A mianowicie wali serce. Czuję taki wewnętrzny niepokój. Prawdopodobnie nie widać, ale ja mam bardzo suche usta teraz. Mam nakremowane i mi się masakrycznie chce pić. Jestem poddenerwowana i bardzo wewnętrznie tak niespokojna. Troszeczkę w głowie mi się też kręci i czuję się strasznie zmęczona. Strasznie mi się chce spać. Gdybym teraz się tutaj gdzieś położyła, to bym prawdopodobnie zasnęła od razu. Tak więc jestem, że tak powiem, fizycznie totalnie umęczona tym cukrem, bo mój organizm walczy właśnie z nim. Dlaczego mam teraz akurat wysoki cukier? Krótka tylko historia. Za późno wstrzyknęłam insulinę sobie na jedzenie. I dlatego tak strasznie szybko cukier mi podskoczył. Nie jest to w ogóle przyjemne i mimo, że ja używam insuliny Humalog, to jest insulina bardzo szybko działająca, to mimo to po wstrzyknięciu tej insuliny cukier bardzo długo jeszcze potrzebuje, żeby w ogóle opaść. Szczyt działania tej insuliny to od 1 do 2 godzin, a działa też do 4 godzin. Tak więc u mnie, w moim przypadku akurat, zawsze to dłużej trwa, zanim ten Humalog się zaktywuje, że tak powiem, zacznie działać i zacznie mi powoli obniżać ten cukier. Dlatego jeżeli mam wysoki cukier, to muszę się z tym liczyć, że minimum przez 2-3 godziny będę się źle czuła i będę walczyła, że tak powiem, z tym wysokim cukrem. Ważne jest, żeby ten cukier za szybko nie opadł, bo później może iść w drugą stronę, że za szybko mi spadnie i będę niedocukrzona. I to też nie jest aż takie fajne. Dodatkowo, gdybym teraz miała przejście gdzieś na przykład, albo nie wiem, wejść po schodach na trzecie piętro, to bardzo bym się zmachała i byłabym bardzo szybko totalnie już bez sił. Do tego głowa mnie też zaczyna boleć. Już czuję, jak mi tam wszystko pulsuje. A poza tym to czasami czuję jeszcze takie inne symptomy, jak na przykład palenie w stopach, albo bardzo mocne ciśnienie w oczach. Po prostu całe oczodoły aż tak bolą, że nie mam nawet siły otworzyć oczu. Dodatkowo do tego ciśnienia w oczach można też czasami źle widzieć. To zależy w sumie od osoby, każdy prawdopodobnie odczuwa te symptomy troszeczkę inaczej. Ja czasami po prostu widzę tak delikatnie, no nie ostro po prostu. Też miałam jeszcze taki symptom, że ciężko mi się oddychało. Kiedyś, na początku mojej choroby, nie miałam takich symptomów. Teraz, po 17 latach, zaczęłam odczuwać wysokie i niskie cukry troszeczkę inaczej i włączyły mi się te dodatkowe dolegliwości, nie? Tak jak mówię, właśnie ciśnienie w oczach, czasami, tak jak mówię, ciężko mi się oddycha, tak jak miała tutaj kilo na piersiach. Ech, no. I tak to wygląda. Oczywiście, jak się dużo pije, to też bardzo często się już idzie do toalety. Ja już czuję właśnie, że mój pęcherz powoli nie wyrabia, dlatego kończę ten odcinek i mykam do kibelka. Jeżeli jesteście dalej zainteresowani takimi pytaniami do diabetyka, to oglądajcie mój kanał dalej, subskrybujcie go, żebyście nic tutaj nie przegapiali. Lajkujcie ten filmik, bo tylko wtedy widzę, że akurat Wam się podobał, że jesteście zainteresowani takimi tematami. A ja już się z Wami żegnam. Życzę Wam miłych cukierków. Do następnego razu. Pa, pa!